Projektor. Projektor i twoja strategia, strategia w życiu. Jest to jedna chyba z najbardziej skomplikowanych strategii, jeśli chodzi o cały układ Human Design, pomijając tą strategię dotyczącą reflektora, czyli osób, które należą do 1% typu energii. Ale teraz chciałabym opowiedzieć o projektorze. Jeśli jesteś projektorem, to to, z czym być może się spotkałaś lub spotkałeś, albo poczułeś lub poczułaś w momencie, w którym dowiedziałeś się, jak ta strategia wygląda, to takie ogromne poczucie niesprawiedliwości. To jest coś, z czym spotyka się wiele osób zaczynających doświadczać siebie i rozumieć siebie i odkrywać siebie w systemie Human Design. Strategia projektora, czyli sposobu, w jaki ty konkretnie masz żyć i funkcjonować, dotyczy przede wszystkim relacji z drugim człowiekiem, czyli wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę energia drugiego człowieka. Wtedy ta strategia ma zastosowanie. Nie mówię tutaj o momencie, kiedy potrzebujesz zrobić obiad. Tej strategii raczej nie będziesz w stanie zastosować, ponieważ ona po prostu nie potrzebuje być stosowana w takim momencie. Strategia projektora polega na tym, że najpierw potrzebujesz być rozpoznany, następnie zaproszony, formalnie zaproszony i następnie twoja działka, ta część, która zależy od ciebie, to odpowiedzenie na to zaproszenie w zgodzie ze swoim autorytetem. Co to znaczy dokładnie? W momencie, w którym zostajesz właściwie rozpoznana lub rozpoznany jako projektor i zaproszony lub zaproszona, tym samym dostajesz możliwość wejścia i rozpoczęcia korzystania z energii drugiej osoby. A więc samo to, że ktoś ciebie rozpoznaje, właściwie rozpoznaje, zaprasza, a ty odpowiadasz i mówisz tak, oznacza, że dostajesz dostęp do zbiornika energii, który jest w danej osobie. I nie mam na myśli tylko i wyłącznie energii sakralnej, która jest u generatorów, gdzie najczęściej ta kombinacja i ta relacja dotyczy, zachodzi pomiędzy projektorem a generatorem, czy generatorem manifestującym. Mam na myśli dostęp do energii danej osoby w pełni, ponieważ jako projektor twoja aura jest bardzo specyficzna. Co się dzieje, kiedy dostajesz dostęp do tej energii? To staje się twoim podłożem, z którego czerpiesz. Jakość tego, jaka istnieje w tym człowieku, jakość tej energii w tym człowieku jest tym, co będzie ciebie karmić. I nie mam tutaj na myśli określenia wampir energetyczny. Tu następuje bardzo duża i głęboka wymiana i współpraca i współdziałanie. Jednak jesteś w pewnym stopniu, albo nawet nie w pewnym, ale w bardzo dużym, odsłonięty, odsłonięta. I nie jesteś w stanie siebie chronić przed tym, co się zadzieje, kiedy otworzą się przed tobą drzwi do tej energii, do tego zbiornika energetycznego. To, co zaczynasz czerpać w pełni. Nie ma selekcji, nie ma rozdzielenia. Och, ta część energii jest okej, a ta część energii jest toksyczna. Zaczynasz karmić siebie tym, jednocześnie dając w zamian bardzo dużo tej osobie. Więc wymiana następuje równolegle i jest, można powiedzieć, że zbalansowana. Jednak jeśli nie podążasz w zgodzie z tym, kim jesteś, czyli jako projektor, nie czekasz na bycie rozpoznanym, nie czekasz na bycie zaproszonym, a następnie nie podejmujesz decyzji w zgodzie ze swoim autorytetem, prawdopodobieństwo jest gigantyczne, że skończysz w bardzo, bardzo, bardzo toksycznym środowisku, toksycznym uwikłaniu, z którego wyjście będzie niesamowicie trudne. Ja obserwuję osoby, które są projektorami, szczególnie w relacjach partnerskich.
w momentach, kiedy wchodzą w życie zawodowe i wybierają pracę albo stanowisko nie w zgodzie z tym, kim są, tylko dlatego, że boją się, aby ten proces rozpocząć. Boją się czekać, bo boją się, że coś im umknie, że coś stracą, że za długo muszą czekać. Wchodzą w takie bycie generatorem albo bycie manifestorem. I kiedy tak się dzieje, aby wyjść z takich toksycznych uzależnień, to nie jest sama decyzja, że wychodzę. Żeby wyjść z tego, potrzebuje się zadziać dokładnie to samo, co się zadziało, kiedy w to wchodziłaś lub wchodziłeś. A więc, żeby wyjść z toksycznej relacji, trzeba być rozpoznanym, zaproszonym do wyjścia i dopiero wtedy rozpoczyna się proces wyjścia. Jeśli przeniesiemy to na bycie z kimś w związku, kiedy wchodzimy w ten związek i my inicjujemy ten związek. Jesteś kobietą, jesteś na przyjęciu, na imprezie i widzisz mężczyznę, który się tobie podoba. Wiesz, że jesteś projektorem. Nie czekasz na to, aż ten mężczyzna podejdzie, tylko ty idziesz do niego, podchodzisz, zagadujesz, a potem go zapraszasz na drinka, potem idziecie na tego drinka albo idziecie na obiad i tak naprawdę to ty rozpoczęłaś tą znajomość. W pewnym momencie rozpoczyna się między wami, buduje się między wami uczucie, budzi się między wami uczucie, zaczynacie tworzyć relacje i po jakimś czasie budzisz się i stwierdzasz, że to, co jest, jest tak ekstremalnie toksyczne i wysysa z ciebie energię, że postanawiasz odejść. Ty postanawiasz odejść, ale nie wiedzieć czemu nie potrafisz tego postanowienia włożyć w życie, wprowadzić w życie. Chcesz odejść, ale z jakiegoś powodu nie możesz, jakby brakowało ci siły, powera, jakby coś cię trzymało na uwięzi w tej relacji. I mamy tutaj dwa momenty. Pierwszym jest to, że weszłaś w tą relację niewłaściwie, ponieważ ty jako projektor, by wejść w tą relację, potrzebowałaś, by to ktoś wykonał pierwszy krok. Czy w tej konkretnej scenie to mężczyzna powinien do ciebie podejść, zagadać ciebie, zaprosić cię na kolację, na lunch czy na drinka, a ty w zgodzie z tym, jaki jest twój autorytet, powinnaś podjąć decyzję. Dopiero wtedy ta decyzja byłaby właściwą decyzją. I następnie wejść lub nie wejść w tą relację. Ponieważ wejście w relację było niezgodne z twoją strategią, wyjście z tej relacji nie jest możliwe poprzez samą decyzję podjętą w głowie albo podjętą w czuciu. Żeby wyjść z relacji toksycznej, jeśli jesteś projektorem, potrzebujesz być rozpoznana, zaproszona do wyjścia i następnie podjąć decyzję w zgodzie ze swoim autorytetem. I dlatego tak wiele osób cierpi. I dlatego tak wiele osób tkwi w takich uwikłaniach. Kiedy jesteś w takiej relacji toksycznej, nawet jeśli podjęłaś decyzję wejścia w nią nie w zgodzie ze swoją strategią i autorytetem, dostałaś dostęp do zbiornika energii drugiej osoby. Ten zbiornik energetyczny drugiej osoby to są jej emocje, jej myśli, jej energia. Wszystko to, co jest w tej osobie, staje się twoim podłożem. I po chwili stajesz się tą osobą, z której czerpiesz, ponieważ to ona ciebie zasila. Jaka zatem jest strategia dla ciebie jako projektora? Pierwszą rzeczą, do której ciebie zachęcam, która może być dla ciebie trudna, dla mnie była ogromnie trudna, to czekanie. Czekaj, naucz się czekać. Następnie pozwól sobie zauważać, czym jest naprawdę właściwe rozpoznanie ciebie, a potem tak zwane formalne zaproszenie. Powiedzenie wprost. To zaproszenie jest
takim zaproszeniem, gdzie ty nie masz się domyślać, że ktoś coś chciał, tylko to ma być bardzo jasno i konkretnie określone. I tutaj twoja decyzja w zgodzie z twoim autorytetem. Strategia działania w życiu, strategia działania projektora, to to, jak żyjesz, w jaki sposób funkcjonujesz w życiu. I w pewnym momencie okaże się, że tak naprawdę chwil, kiedy potrzebujesz podjąć decyzję, jest bardzo niewiele w ciągu całego roku. Natomiast to, czego doświadczałaś albo doświadczałeś w poprzednich latach swojego życia, to bardzo głębokie, toksyczne uwarunkowanie w byciu kimś innym. Wierzenie, że musisz coś inicjować, że musisz podjąć decyzję natychmiast, bo jak tego nie zrobisz, to coś stracisz, to coś ci umknie, to inni będą dalej niż ty, a ty będziesz wieść życie, które jest bardzo mizerne. Jedna z największych iluzji. Masz pytania? Napisz w komentarzu. Jeśli czujesz, że to nagranie wniosło dla ciebie wartość, proszę udostępnij to dalej. Niech to się niesie w świat i niech coraz więcej osób staje się świadomych tego, kim jest, abyśmy nie wchodzili w toksyczność, w relacje, które nam szkodzą, które powodują, że wypalamy się i wewnętrznie umieramy. Cudownego dnia. Do usłyszenia.